Liczne koncerty, zabawy dla dużych i małych, konkursy z nagrodami i tłumy gości. Tak wyglądał rodzinny festyn ekologiczny w ogrodach parafii świętego Antoniego z Padwy w Chorzowie. Imprezę zorganizowało Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Odbywa się tutaj festyn ekologiczny w ramach projektu z Unii Europejskiej. Mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu wybudowaliśmy ponad 3 km sieci kanalizacyjnej, ponad kilometr sieci wodociągowej. Chcemy przyłączyć 225 nowych mieszkańców. Chcemy zwiększyć efektywność naszej oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Znajdujemy się tutaj na terenie parafii, jak wcześniej wspomniałem. Mamy tutaj wiele atrakcji dla dzieci przygotowanych. Między innymi są dmuchańce, odbywa się malowanie twarzy dla dzieci. Są tutaj animatorzy dla dzieci. Mamy wiele gadżetów przygotowanych w ramach tego festynu. Zapraszamy wszystkie osoby tutaj mieszkające w Chorzowie i Świętochłowicach, jak i też z okolicznych miast, do zabawy razem z nami.